Było naprawdę sporo filmów z pomysłami na karierę menadżera, na idealny klub do kariery i tego typu rzeczy, ale bardzo mało było ostatnio o karierze zawodnika. No przyznam, że to dlatego, bo totalnie to mnie nie jara ostatnio, w ogóle w to nie gram, w FC24 ani razu w to nie zagrałem, no także to jest tego powodem, ale no w końcu nadeszła pora na pomysły na karierę zawodnika, nie menadżera tym razem, ale właśnie zawodnika, także coś dla fanów właśnie kariery zawodnika. No i lecimy z odcinkiem. A więc zaczynamy od pomysłu o nazwie Road to Ballon d'Or, czyli po prostu jak najszybsze zdobycie złotej piłki w FC24. Oczywiście no jest ona dodana właśnie w tej edycji od tego roku w FIFA, w FC24 jest oficjalna złota piłka, więc jest to idealna okazja, żeby po prostu to wykorzystać, no i zrobić sobie takie RTG właśnie po zdobycie złotej piłki. Waszym challenge'em jest jak najszybsze zrobienie tego, gdzie chcecie zacząć, w jakim klubie, jaki poziom chcecie mieć, w sensie overall, no to już jest wasze zdanie tutaj, wasza decyzja, natomiast po prostu celem jest zdobyć jak najszybciej złote piłki. Możecie na przykład stworzyć Hiszpana, który będzie wychowankiem FC Barcelony, no i tam rozpocząć swoją drogę, mając, nie wiem, 70 overalla czy 65, w tym momencie właśnie, no macie troszkę tę drogę ułatwioną, bo już jesteście w topowym klubie, ale jeżeli chcecie mieć trudniej, no to na przykład zacznijcie w Lechii Gdańsk na przykład, no i dopiero wtedy jako Polak pnijcie się na szczyt i zdobądźcie złotą piłkę, rozpoczynając właśnie w słabym klubie. No decyzja należy do was, jest kilka tutaj opcji, w każdym razie najważniejsze jest to, żeby w jak najszybszym tempie, w jak najmniejszej liczbie sezonów tą złotą piłkę dostać, no i po prostu zobaczyć tą bardzo fajną kadstękę, no ale ze swoim zawodnikiem, a nie na przykład jak w karierze menadżera z prawdziwym. Oczywiście, no właśnie, możecie zrobić to stworzonym zawodnikiem, ale możecie też prawdziwym, możecie na przykład objąć takiego Vitora Roque, czy na przykład takiego Matisa Tella, no i nimi zrobić Road to Golden Ball, Road to Ballon d'Or, wiecie o co chodzi. Opcji jest sporo. W każdym razie pomysł wam podsyłam, no i wydaje mi się, że jest ciekawy. Następnie mamy pomysł związany oczywiście z miniaturką tego filmu, spójrzcie na nią, no i tutaj oczywiście mamy motyw zdrady, pomysł wpadł na to w taki sposób, że po prostu przypomniałem sobie karierę Figo, no i to jest oczywiście chyba najbardziej znany przykład zdrady w futbolu, no transfer z Barcelony do Realu Madryt naprawdę zabolał fanów Dumy Katalonii, no i myślę, że nadal czują oni pogardę do tego zawodnika, przynajmniej część z nich, no więc wy zróbcie coś podobnego. Nagle wy w szczycie swojej kariery, gdy będziecie sobie na luzaku grać powiedzmy w trzecim, czwartym sezonie w Manchester City, przejdźcie do Manchester United, zróbcie zdradę, zdradźcie swoich kibiców i po prostu zmieńcie stronę mocy na jasną bądź ciemną, no właściwie to już według waszego zdania, która jest ciemna, która jasna, w każdym razie rozumiecie o co chodzi w tym pomyśle. Po prostu chodzi o zdradę, zmieniacie klub na przykład z Realu do Barcelony, no i wtedy możecie po prostu tak bardzo wkurzyć fanów drugiej drużyny, wiecie, starać się grać jak najlepiej właśnie z takim Realem, strzelać im hat-triki, zdobyć mistrzostwo z Barceloną, dopiero co odchodząc z Realu Madryt, no to jest bardzo fajny pomysł i myślę, że ten jeden czy dwa sezony właśnie na końcu, w momencie gdy zdradzacie swój stary klub, to jest bardzo ciekawy pomysł na karierę zawodnika w FC24. Jakiś czas temu Adrian Mierzejewski zakończył swoją karierę, na pewno większość z was go zna, no jest to naprawdę wielki obieżny świat, to ile on lig zobaczył, to jest coś niesamowitego, więc waszym zadaniem w karierze właśnie niczym Adrian Mierzejewski jest odwiedzenie jak największej ilości takich egzotycznych lig. Macie Indie, macie Koreę, macie też MLS, macie oczywiście Argentynę, tam też możecie zacząć, macie Arabię Saudyjską, jest Japonia, opcji jest naprawdę sporo, także zwiedźcie jak najwięcej lig, zwiedźcie świat, poznajcie różne kultury, zaróbcie sporo kasy, nawet niekoniecznie musicie być jakimś takim kozakiem, co ma 89 overalla, tylko właśnie coś jak Adrian Mierzejewski, wiecie, maksymalnie powiedzmy te 80, gdy grał w Turcji, w Trabzonsporze, no i możecie zrobić coś właśnie podobnego, czyli taka po prostu przygoda, taka podróż, jak to nagrywa Nexium, ale w wersji kariera zawodnika, a nie w karierze menadżera, także taka podróż właśnie niczym Adrian Mierzejewski, to jest moim zdaniem bardzo spoko pomysł, zwłaszcza jeżeli chcecie zrobić coś egzotycznego, coś innego niż zawsze, no to oczywiście bardzo coś takiego polecam. No a w sumie nawet możecie przyjąć różne zadania, tak właśnie jak robi to na przykład Nexium w podróżach swoich, no tylko właśnie wy zróbcie to w karierze zawodnika, też korzystając z różnych zadań, które po prostu sprawią, że na przykład będziecie musieli odejść z zespołu, bądź po prostu w nim zostać.
Aktualnie w piłce nożnej jest wiele młodych gwiazd, których nie ma jeszcze w FC24. Przykładowo gwiazdy z Brazylii, które są mniej znane, no ale są też bardziej znani zawodnicy, jak na przykład Lamine Yamal, jak na przykład oczywiście również Endrick, go też nie ma w FC24. Nie ma też Camardy z Milanu, który niedawno zadebiutował jako chyba najmłodszy gracz w Serie A, więc no są to duże nazwiska już teraz, które mogą dużo znaczyć. No i po prostu wybierzcie sobie takie jedno z nazwisk, ja wam trzy zaproponowałem, możecie wybrać na przykład takiego Camardę, stworzyć go, znaleźć jego face moda, w sensie twarz jego, wgrać ją, no i w ten sposób zagrać karierę zawodnika właśnie takim wonderkidem, którego po prostu jeszcze nie ma w FC24, no bo jest na przykład za młody, bądź jak Endrick jeszcze gra w Brazylii, której oczywiście nie ma w FIFA. No kariera taka jest mega ciekawa, no bo jednak są to duże nazwiska już znane, więc możecie troszkę się wczuć, możecie tak naprawdę poprowadzić karierę na swój własny sposób, możecie, nie wiem, jako Endrick zostać w Realu, możecie odejść do innego klubu, no tutaj los, ich los jest w waszych rękach. Na przykład taki Koza Sport symuluje karierę piłkarzy, takie Yamala sobie robi karierkę, a wy możecie to zrobić własnoręcznie, tylko właśnie w postaci kariery zawodnika, no i mieć całkowitą kontrolę nad jego karierą, no i sprawić, że taki Yamal wygra z tą piłkę, jako wiecie, legenda FC Barcelony, jak na przykład Xavi czy Iniesta czy Puyol, albo właśnie przeciwnie, możecie odejść w którymś z etapów z kariery, na przykład jak Pedro, i po prostu zmienić klub na inny. Ostatni pomysł to stworzenie wielu zawodników, którzy są synami właśnie menadżerów bądź innych zawodników. Przykładowo stworzyć na przykład takiego syna Ibrahimowicza, chyba że on już jest w FIFA. Jeżeli jest, no to spoko. Możecie na przykład stworzyć całą trójkę synów Messiego, stworzyć Cristiano Ronaldo Juniora, stworzyć Neymara Juniora, w sensie syna Neymara Juniora, więc on, nie wiem, kim on jest, juniorem, nieważne. Jest wiele opcji, oczywiście na ekranie macie różne propozycje zawodników, którzy są synami znanych zawodników bądź znanych menadżerów, tworzycie ich do kariery, wybieracie jednego z nich, no a pozostałą resztę po prostu obserwujecie. No i oczywiście gracie w takim świecie ze stworzonymi zawodnikami, no którzy są oczywiście prawdziwi, tylko po prostu na przykład jeszcze w piłkę nie grają, jak właśnie Thiago Messi, no bo będą grać na przykład dopiero za 4, 5 czy nawet 8 lat. Opcji jest sporo, no możecie na przykład stworzyć Roniego Fodena, czyli oczywiście syna Phila Fodena, który naprawdę jest znany już teraz, bardziej znany niż wielu zawodników, ma tylu obserwatorów na Instagramie, no więc możecie oczywiście go również dodać. Propozycje, tak jak mówiłem, mieliście na ekranie, więc sobie zatrzymajcie, no i możecie tych zawodników potworzyć, no i zagrać właśnie w takim świecie, w wirtualnym świecie z zawodnikami, którzy będą dopiero właśnie w piłce nożnej na przykład za 10 lat. No wiecie, to jest taki pomysł jak z Rigenami, tak? To jest bardzo podobna sprawa, tylko że są oni ich synami, a nie po prostu wygenerowanymi zawodnikami, więc możecie stworzyć sobie syna Pola Pogby, który będzie równym świrem jak on, zmieniać fryzurę mu co tydzień i właśnie taką karierę sobie stworzyć, a do zespołu dodać na przykład syna, nie wiem kto może być synem w Juventusie, syna Buffona i właśnie też go dodać do Juventusu, czy syna Bonucciego i Chiellini'ego i też ich dodać do Juventusu. Mam nadzieję, że troszkę wam pomogłem, oczywiście, no są też kariery zawodnika zwykłe i takie pewnie najczęściej się gra, tworzycie zawodnika i po prostu sobie nim lecicie, ale jeżeli takie rzeczy wam się nudzą, no to oczywiście macie kilka innych pomysłów. Zapraszam też na inne filmy z tej serii, w sensie już kilka odcinków z pomysłami na karierę zawodnika było, więc możecie sobie je sprawdzić, dotyczyły one innych FIF, no ale co z tego, jakby zasady są te same, więc polecam zajrzeć. No oczywiście zapraszam na strefę karier, link macie w opisie, jest to nasz Discord, jest to nasze community, więc możecie sobie tam zajrzeć. Wpaść. No i to na tyle dzisiaj. Siemano.